Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska i Oliver Pochwat, publicyści, są państwa i moimi gośćmi. Witam państwa ponownie. No proszę państwa, Donald Tusk zapowiedział, że skończył się miesiąc miodowy i trzeba się zabrać do roboty. Natomiast dla Jarosława Gowina, no nie wiem, czy się zaczął miesiąc miodowy, bo on się trochę zachowuje jak taki mąż, który po rozwodzie odzyskał wolność i mówi, co tak naprawdę w tym małżeństwie było. Ale o tym za chwilę, bo porozmawiamy o tym, czy Kosiniak-Kamysz utworzy silny blok centrowy, który zapowiada. A blisko, że tak powiem, współpracy z tym blokiem jest Jarosław Gowin, który swoje plany na przyszłość przedstawił w następujący sposób. Będę współuczestniczył w tworzeniu nowego obozu centroprawicowego. Uważam, że taki obóz gdzieś pomiędzy Platformą a PiS-em jest potrzebny Polsce. Obóz, który będzie łączyło przywiązanie do tradycyjnych chrześcijańskich wartości ze zdecydowanym postawieniem na niskie podatki, na prywatną przedsiębiorczość. Natomiast nie chcę w tej chwili wymieniać żadnych nazwisk ani nazw ugrupowań. Jedno jest oczywiste. Z Koalicją Polską i z Polskim Stronnictwem Ludowym łączy nas porozumienie bardzo dużo. Tutaj ta współpraca jest jak najbardziej naturalna. No i można powiedzieć, że współbrzmi z tym to, co powiedział w Radiu Kraków przewodniczący, prezes PSL-u, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Proszę posłuchać. Będziemy współpracować w przypadkach merytorycznych, obrony przedsiębiorców, sprawy wolności, relacji polsko-amerykańskich. To jest ta agenda na najbliższy czas. Jeżeli się pojawią ciekawe pomysły do współdziałania, tak jak wczoraj, przyjście porozumienia na nasz okrągły stół w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, no to na taką współpracę jesteśmy otwarci. No my chcemy na wybory budować blok centrowy. Uważam, że opozycja powinna być w dwóch blokach. Niektórzy mówią, że jeden. Ja tu jestem od dwóch lat stały w tym poglądzie, że dwa bloki mogą być skuteczne. Będziemy budować, czy już budujemy blok centrowy, centrowo-prawicowy, do którego zapraszamy wyborców przede wszystkim, szczególnie tych, którzy rozczarowali się rządami PiS-u. I na pewno do tego bloku bliżej Jarosławowi Gowinowi niż do bloku liberalno-lewicowego. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. No właśnie, jeszcze wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz chwali się, jak to ocalili wybory prezydenckie razem z Jarosławem Gowinem i wtedy już blisko współpracowali, ale o tym nie będziemy na razie rozmawiać, tylko ja tak się zastanawiam, chrześcijańskie wartości i liberalizm gospodarczy chce Jarosław Gowin w dalszej swojej działalności promować, na tym oprzeć podstawy działania porozumienia, ale to chyba już są poletka dawno zajęte, chrześcijańskie wartości przez PiS, a liberalizm, przedsiębiorczość przez właśnie Platformę Obywatelską, więc tutaj trochę z tym miejscem będzie kłopot, a biorąc pod uwagę to, że PSL w 2019 roku, kiedy nie szedł w koalicji do wyborów, tylko przyjął na swoje listy Pawła Kukiza i jego ludzi, zyskał 8,55, a teraz gdyby taki blok powstał, to jednak 8% musieliby przekroczyć, to przy obecnych notowaniach PSL-u, który się waha tam poniżej trochę progu wyborczego, raz to jest mniej niż 5% więcej czasami, plus ten 1% Jarosława Gowina, to ja trochę to czarno widzę, Agnieszka. Nie, no to oczywiście, że to jest jakaś mrzonka kompletna, bo ja tutaj powiem, że też nie można zapominać o tym, że znaczną część przedsiębiorców, zwłaszcza tych niezadowolonych z wprowadzonych obostrzeń, przejęła bardzo mocno Konfederacja i tam naprawdę dużo osób prowadzących tą szczególnie mniejszą działalność gospodarczą jest przy Konfederacji i ona jest, że tak powiem, no, na chwilę obecną praktycznie nie do wyjęcia. Natomiast co do tego bloku, który miałby powstać, ja nie widzę jakby w ogóle funkcjonowania tego bloku, bo Jarosław Gowin, który był w rządzie przez 6 lat, miał okazję, był w randze też przecież wicepremiera, więc miał wszelkie narzędzia do tego, żeby we władzy wykonawczej, tak, wprowadzać różne rozwiązania, proponować, prowadzić też negocjacje z Prawem i Sprawiedliwością. Tam miał wszystko, że tak powiem, wszystkie narzędzia do tego, żeby pomagać przedsiębiorcom obniżać podatki i robić inne różne historie. Z jakiegoś powodu tego nie zrobił. Więc ja zadaję pytanie, co on teraz może, kiedy w zasadzie w polityce nic nie znaczy? Bo jeżeli PSL dzisiaj myśli, że Gowin przyniesie ten 1%, nie, on nie przyniesie 1%, to już jest w tej chwili znacznie mniej. Wyborcy też widzą, jaka jest realna siła Gowina, czyli 1/4 i
i Jarosław Gowin, tak, w Sejmie to jest raptem 5 osób. Jakaż to jest siła? To nie przekłada się nawet na 1%. I nie widzę też jakby możliwości stworzenia takiego bloku, dlatego że razem nawet z PSL-em, dlatego że PSL do tej pory ustawiał się po stronie nie chrześcijańskiej, nie konserwatywnej, tylko po stronie tęczowej, po stronie liberalnej, światopoglądowo, a gospodarczo PSL nie zaproponował w zasadzie niczego przez ostatnie lata, tylko cały czas jakby był po tej stronie opozycyjnej. To PSL w końcu współtworzył blok do Parlamentu Europejskiego razem z Koalicją Obywatelską, z Platformą Obywatelską. Wszyscy szli w jednym bloku. Ludzie to pamiętają, bo to było zupełnie całkiem niedawno. Także będzie tutaj na pewno niezmiernie ciężko, a scena polityczna jest dzisiaj tak spolaryzowana i nie sądzę, żeby to się zmieniło, chociaż no, jest część ludzi niezadowolonych z tej polaryzacji, ale dzisiaj wygląda to tak, że jest jedna i druga strona. Jeszcze lewica tam swoje coś wydrapie, no bo no, oni mają tam swój specyficzny, powiedzmy, elektorat, taki bardzo antykościelny i na tym mogą cokolwiek budować. Natomiast jeżeli chodzi o programy światopoglądowe i gospodarcze, takie typowo, to tutaj już jest pole zagospodarowane, będzie niezmiernie cokolwiek wyrwać. Tym bardziej, że już kończę, Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili mocno wychodzi do rolników z pewnymi propozycjami, więc wyrywa naturalnie elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego. No właśnie, Kamil Kwiatek dzisiaj napisał taki komentarz na portalu w polityce.pl, gdzie pisze: grupa gowinowców po opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy natychmiast przystąpiła do udowadniania wszystkim dookoła, że ona w zasadzie to z koalicją, z której przed chwilą wyszła, to nie ma nic wspólnego. Spędziła tam 6 długich lat, ale jej lider był wicepremierem, to wszystko jest nieprawda. Jest to konieczne, stwierdza Kamil Kwiatek, żeby zostać przyjętym przez salon. Może w przypadku Gowina neoficka pokuta będzie trwała dłużej. No i rzeczywiście to, co się dzieje w tych mediach, do których ochoczo premier Jarosław Gowin, pani była wiceminister Kornecka chodzą i jeszcze były wicerzecznik Jan Strzeżek, 0,75% poparcia w wyborach parlamentarnych, ponad 2000 głosów chodzą, no to rzeczywiście groźba restrykcji ze strony amerykańskiej, bo pan premier Gowin prowadził rozmowy z administracją amerykańską, nie wiem, czy miał mandat rządu do tego i przekazuje teraz rządowi, że to będzie naprawdę straszne i nikt do tych Stanów nie pojedzie, a prezydent Duda to o ONZ-cie niech zapomni, bo nikt go do tych Stanów nie wpuści i tak dalej, i tak dalej. O fake newsy o czystkach masowych w ministerstwie, że są wyrzucani ludzie Gowina, tylko jest pytanie, jeżeli są wyrzucani ludzie Gowina, to kto został wcześniej wyrzucony, żeby ludzie Gowina do tego ministerstwa mogli przyjść? I to można mnożyć. No rzeczywiście, to co powiedziałam, trochę jak taka żona po rozwodzie, która, co prawda z jej winy był rozwód, ale ona obarcza wszelkimi winami. Premier Morawiecki mówi tylko tyle. Ta współpraca z Porozumieniem, delikatnie mówiąc, nie układała się najlepiej, ale wszyscy, którzy chcą realizować Polski Ład, są mile widziani. No i teraz jest pytanie właśnie, jak długo ta neoficka pokuta Jarosława Gowina będzie trwała i kiedy ktoś go przyjmie, zanim ten wielki centrowy blok pod wodzą Władysława Kosiniaka-Kamysza powstanie, panie Oliwierze? Znaczy, ja powiem na początku mojej wypowiedzi, że jednak fajnie by było zobaczyć w polskim parlamencie taki rzeczywiście centrowy blok z prawdziwego zdarzenia. No, myślę, że na razie to pozostaje w sferze marzeń i raczej wątpię, że uda się go stworzyć. No, warto trzymać kciuki. Natomiast co do postaci Jarosława Gowina, to warto jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Ja nie pamiętam, który poseł od niego ostatnio w wywiadzie stwierdził, że oni teraz, proszę sobie wyobrazić, będą tutaj robili wszystko dla Polski. No to przepraszam bardzo, ja stawiam pytanie, to jak byliście w obozie Zjednoczonej Prawicy, to co wy dla tej Polski robiliście? No wychodzi na to, że chyba nic. I faktycznie to, co słusznie pani redaktor zauważyła, dochodzi do takiego wybielania siebie, czyli tej swojej formacji, jaką jest Porozumienie, że to on nie był tym wicepremierem. No dostał stanowisko, no takie dostał, ale tu zupełnie chodzi o coś innego. On miał zupełnie inne poglądy niż Prawo i Sprawiedliwość. Ja tutaj też chciałbym tak przypomnieć, chyba pani redaktor, prawie miesiąc temu chyba o tym rozmawialiśmy, że stara miłość nie rdzewieje, więc no, kto wie, może Jarosław Gowin uśmiechnie się z powrotem do Platformy Obywatelskiej i powie: słuchajcie, może potrzebujecie tam jakiegoś takiego, no tak, ale już Donald Tusk powiedział, bloku. Donald Tusk
Tusk powiedział już mocno pytany o Jarosława Gowina, że musiałby bardzo, że tak powiem, za swoje winy, za to zło, które uczynił, będąc 6 lat w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, posywać głowę. I niektórzy przypominają też słowa Jarosława Gowina, kiedy wychodził z Platformy Obywatelskiej. Tam sam odszedł, nie musieli go wyrzucać, chociaż chyba mieli szczere chęci, biorąc pod uwagę różne wypowiedzi, które wtedy padły. Mówią, musiał to zrobić, bo nie mógłby spojrzeć sobie w lustro. Ale proszę państwa, te mocarstwowe zapędy zarówno Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak i Jarosława Gowina do utworzenia mocarstwowego bloku bardzo, że tak powiem, gasi Jan Rokita, też z Krakowa, który mówi, że lubi premiera Jarosława Gowina i dobrze mu życzy, ale jako człowiek, który zna od podszewki kulisy działania polityki, bo przecież przez wiele lat pełnił ważne funkcje w tej polityce i doskonale wie, jak to się odgrywa, taką opinię przedstawił w naszej telewizji w programie Edyty Hołdyńskiej. Bardzo proszę. Jarosław Gowin jest jednym z mało znaczących dzisiaj polityków opozycyjnych, bo oczywiście na czele opozycji są liderzy, którzy są o wiele ważniejsi, poważniejsi, którzy mają istotny wpływ. Z Donaldem Tuskiem na czele dzisiaj jest tak naprawdę, pomimo że to jest dla niego na pewno sytuacja przykra i na pewno sam by nie chciał, ale jest tak samo jak Kosiniak, tak samo jak w mniejszym stopniu Hołownia i inni działacze opozycji politycznej, są tak naprawdę w znacznym stopniu klientami Donalda Tuska, dlatego że o tym, jak będzie wyglądać opozycja, jaka będzie jej strategia, czy zdecyduje się na szybsze doprowadzenie do upadku obecnej władzy, czy też będzie tę władzę niszczyć przez 2 lata tak, żeby jej odebrać popularność w sondażach, to są decyzje, które w pierwszej mierze będzie podejmował realny lider opozycji, którym w tej chwili jest Tusk. No właśnie, Agnieszko, jak to będzie? Rzeczywiście Donald Tusk będzie decydował o tym, co się będzie działo na opozycyjnej stronie sceny. Wszyscy do niego jednak będą musieli przyjść. Czy to też zależy od tych sondaży, które na razie no nie wskazują jakiegoś takiego lawinowego efektu powrotu Tuska. Rzeczywiście Platformie troszeczkę skoczyło, no ale i Hołownia utrzymuje swój wynik, i Lewica tak dużo nie straciła. PSL też w sumie koło tego progu wyborczego się tam plącze, więc jak to może się potoczyć? Ja tutaj zgadzam się zdecydowanie z Janem Rokitą i widzę to bardzo, bardzo podobnie. Natomiast dlaczego te sondaże stoją w miejscu? Jeszcze mamy okres wakacyjny, ludzie troszkę żyją czymś innym. Oczywiście dzieje się tutaj w Polsce, ale ta sytuacja sondażowa, podejrzewam, zacznie zmieniać się już taką późniejszą jesienią, bo myślę, że nawet nie wcześniejszą. I mi ta cała sytuacja właśnie przede wszystkim z Jarosławem Gowinem, to się kojarzy, tak, jest takie brzydkie powiedzenie, ja go trochę tutaj na potrzeby programu uładzę, że przyczepił się śmieć do łodzi i krzyczy, płyniemy, tak? Więc to jest na takiej zasadzie i podobnie też jest nawet z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który też no, chce tutaj odgrywać rolę jakiegoś męża stanu. A to jest polityk, który popełnił masę błędów, jakby kiedy był w rządzie razem z Platformą Obywatelską, i popełnił również masę błędów jako już lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale już tutaj w opozycji. I to jest ewidentnie jakby polityk, ja to tak nazywam, że właśnie taki, który spodnie jeszcze dobrze nie zdjął, a już chrzciny robi, prawda? Już on tutaj będzie mówił, co, gdzie, jak ma być, a tak naprawdę on najpierw musi te spodnie tak znaleźć i nałożyć jak prawdziwy facet, bo na razie to on się bardziej miota. Widać było i te jego miny takie płaczące i tak dalej. Ludzie, którzy oddają głos w wyborach, głosują na silne charaktery, na silne osobowości. Dobrze, i teraz ostatnia minuta, oddajmy głos Oliwerowi na tę ostatnią minutę, na jego konkluzję. Znaczy ja powiem wprost, no ja się zgadzam ze słowami Jana Maria Rokity, rzeczywiście to jest bardzo dobre podsumowanie. Tutaj też zgodzę się z moją przedmówczynią, mamy czas wakacji, nikogo praktycznie polityka nie interesuje, wszystkich interesuje to, jak wypocząć. Polityka zacznie kształtować się na jesieni i wtedy zobaczymy, komu jak skoczy. I dla mnie osobiście jest to bardzo prawdopodobne, że Donald Tusk będzie rozgrywał jako ten lider ruchu opozycji. I na przykład, co ja osobiście zauważyłem, myślę, że pani redaktor podzieli moje zdanie, to chociaż to, że Szymon Hołownia już powoli zaczyna znikać z mediów. Czyli już po prostu Donald Tusk zaczyna przyjmować po prostu ster tego lidera opozycji. Ale to wszystko
co, może inaczej, wszystko, co nas czeka w polityce, rozstrzygnie się już na jesieni. Myślę, że w tym momencie wtedy też zaczną te sondaże się zmniejszać lub zwiększać. Kończymy w tym momencie. Agnieszka Siewieniuk-Maciorowska, portal Dzień Dobry Białystok. Dziękuję bardzo. Oliver Pochwat, portal W Sensie.pl. Byli Państwa i moimi gośćmi. Bardzo Państwu dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.